błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Niepokalane serce Maryi, módl się za nami. Najświętsze serce Pana Jezusa, zmiłuj się nad nami. Zaledwie anioł Gabriel odparł, Maryja musiała ci pomóc, by odwiedzić swą krewną Elżbietę. Maryja wyniosła do domu Elżbiety i Zachariasza ogromną radość. Już samo pozdrowienie spowodowało, że Elżbieta została napełniona Duchem Świętym i rozpoznała swej krewnej matki Pana. Nawet Jan, choć ukryty w łonie swej matki, wyczuł obecność nienarodzonego Zbawiciela. Misją każdego chrześcijanina jest za przykładem Maryi promieniować obecnością Jezusa w świecie. Niekoniecznie przez wielkie dzieła. Wystarczy proste słowo, które może dodać otuchy i nadziei drugiemu człowiekowi. Maryjo, naucz nas miłości do wszystkich ludzi i spraw, abyśmy spieszyli im z pomocą. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo, amen. Zdrowaś, Maryjo, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo. Miłość, pokój, wiara,
serdeczność. I z tymi wszystkimi intencjami stajemy dzisiaj przy tym ołtarzu, dziękując Bogu za tych ludzi, wśród których żyjemy na co dzień, za nasze domy rodzinne, za małżeństwa, za dzieci, za wnuczęta. Witam Was bardzo serdecznie, łącząc się ze sobą w Chrystusie na całe życie. Ślubowaliście sobie wtedy miłość, wierność, uczciwość małżeńską oraz trwanie we wspólnocie małżeńskiej aż do śmierci. Teraz na znak, że coraz doskonalej pragniecie wypełniać swoje święte zobowiązania, podajcie sobie prawe dłonie. Popatrzcie w oczy. Czy te oczy mogą kłamać? Na pewno nie. I odpowiedzcie na pytania, które Wam zadam w imieniu Kościoła. Pytam Was, czy chcecie coraz doskonalej miłować się wzajemnie, biorąc za wzór ofiarną miłość Chrystusa, który za nas oddał swoje życie? Czy chcecie okazywać sobie coraz głębszy szacunek i żyć w doskonałej wierności małżeńskiej? Czy chcecie wspierać się wzajemnie w troskach i radościach, w zdrowiu i w chorobie, służąc sobie z serca i modląc się za siebie aż do końca waszego życia? Bóg Wszechmogący, od którego pochodzą nasze dobre pragnienia, niech umocni waszą wolę, niech wspiera was łaską, abyście wiernie wypełniali święte ślubowania, dzisiaj ponowione, i zasłużyli na życie wieczne. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Teraz będzie pokropienie wodą święconą. Wiecie, że proboszcz tak od dłuższego czasu naszej parafii tutaj prowadza obrzęd pokropienia wodą święconą. Błogosławieństwo zakończone pokropieniem wodą święconą. Małżonkowie otrzymują w prezencie, w darze obrazek z wizerunkiem Matki Bożej Loretańskiej. A potem po tym błogosławieństwie usiądźcie i poproszę wszystkich innych tutaj na środek na wspólną modlitwę.